Państwu. Na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o samym konkursie, bo nie wiem, czy wszystkim Wam jest on bliżej znany. Konkurs stawia na przedsiębiorczość i innowacje. Co roku do udziału w konkursie zapraszane są osoby z sektorów kreatywnych, takich jak media, muzyka, design, fashion czy kultura. Są to osoby, które działają w biznesie od 2 do 7 lat. I osoby, które poprzez nowe modele biznesowe, poprzez innowacyjne pomysły, poprzez ciekawe koncepcje mają wpływ na rzeczywistość, na świat i mają też wpływ na swoje lokalne środowisko. Zwycięzcy tego konkursu zapraszani są do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii spędzają tydzień na wyjeździe studyjnym. Ten wyjazd to jest przede wszystkim możliwość do spotkania kandydatów z innych krajów, ale to jest po prostu również cykl spotkań, warsztatów biznesowych. To jest udział w bardzo ważnych wydarzeniach branżowych, które się w tym czasie odbywają. Jest to także możliwość zapoznania się bliżej z rynkiem brytyjskim i nawiązania ciekawych kontaktów na tym rynku. I od roku 2004 w ramach tego programu do Wielkiej Brytanii wyjechało 366 osób. Z Polski jest to około 20 osób. Natomiast 82 osoby z Wielkiej Brytanii wyjechały z kolei na wizyty studyjne do innych krajów. W tym roku osoba, która zwycięży, nasz zwycięzca z kategorii kultura, weźmie udział w London Remix Summit, natomiast zwycięzca w kategorii design i fashion, bo ta kategoria jest traktowana jako jedna, weźmie udział w London Fashion Week oraz w London Design Festival. Ja wśród laureatów miałam okazję znaleźć się w 2011 roku i dla mnie osobiście było to niesamowite doświadczenie. Znaczy, nawet na poziomie samego konkursu to było fajne doświadczenie, ponieważ miałam okazję zweryfikować to, co robię z gronem ekspertów, a po prostu miałam wówczas takie poczucie, że w Polsce troszeczkę brakuje takiego wsparcia instytucjonalnego dla firm z obszaru kreatywnego, więc to już samo w sobie było ciekawym doświadczeniem. Natomiast sam wyjazd studyjny do Londynu to była naprawdę niesamowita przygoda. Jak to ktoś określił właśnie z uczestników, to było coś takiego jak studia magisterskie w tydzień. W tym czasie odbyliśmy wiele naprawdę ciekawych spotkań, szkoleń. Odwiedziliśmy, właśnie braliśmy udział w wydarzeniach związanych z London Fashion Week i z London Design Festival. Także dla mnie to było też ciekawe, bo ja akurat reprezentuję design. Natomiast też miałam trochę wgląd w ten świat mody, który działa na trochę innych zasadach, ale to było również niesamowicie fascynujące doświadczenie. I no powiem, mam też w pamięci takie bardzo ciekawe momenty z tego wyjazdu. Na przykład takim momentem była wizyta w studio Paula Smitha, który przyjął nas w niesamowity sposób, który w niesamowicie taki skromny i prosty sposób opowiadał nam o początkach swojej działalności. I również mam w pamięci wizytę w Prisman Good, gdzie Paul Prisman opowiadał nam w zasadzie o swojej przyjaźni z Richardem Bransonem, o tym, jak projektują dla niego samoloty, jak te rozwiązania później stosują w szpitalach, o projekcie, który w tym czasie tworzyli, który chyba jeszcze nie jest, znaczy na pewno jeszcze nie jest wdrożony, natomiast polegał na tym, że wprowadzają takie rozwiązania dotyczące przesiadania się z pociągu do pociągu w momencie, kiedy one jadą. Także to było wszystko jakby niesamowicie fascynujące i to było wejście w jakąś inną rzeczywistość. Wyjazd jest przede wszystkim niesamowicie zorganizowany i tutaj wielki ukłon w stronę British Council, ponieważ no, jest to na niesamowitym poziomie. I ja ze swojej strony naprawdę już teraz zazdroszczę osobom, które w tym roku wyjadą do Londynu, bo będzie to na pewno niesamowite przeżycie. Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się co nieco o kryteriach.